Kuba, kolejny mecz w reprezentacji U20 za tobą. W pierwszej połowie miałeś całkiem niezłą sytuację, jeden chyba z lepszych strzałów naszej reprezentacji w tym meczu. Zgadza się, tak. No, w pierwszej połowie mieliśmy kilka tych dogodnych sytuacji, których nie zamieniliśmy na bramki. Szkoda. Anglicy prowadzili grę, natomiast my staraliśmy się w niskim pressingu wyprowadzać kontry, zagrażać w bramce Anglików. Bardzo dobra mi się daje w naszym wykonaniu pierwsza połowa, szkoda drugiej bramki straconej, a niestety zero punktów dla nas. Te mecze młodzieżowego ostatnio wywołały trochę zamieszania z terminarzem. Nie było jakichś takich złośliwych komentarzy w klubie, że przez ciebie nie gramy z Zagłębiem teraz w sobotę? Myślę, że nie. No, wiadomo, czym się jej reprezentacja. Jest to reprezentowanie całego kraju. Nawet w kategorii U20 jest to wyróżnienie, więc tylko się cieszyć. Żałujesz trochę, że Jacek Magiera nie jest trenerem właśnie tej kadry? No, trener Magiera ma w przyszłym sezonie poprowadzić kadrę U20 na Mistrzostwa Świata, także to jest jego zadanie. Jak ty oceniasz właśnie rozwój tych reprezentacji młodzieżowych? Bo chociaż tutaj przegrywacie z tak silnymi rywalami, to ogólnie, organizacyjnie zaczyna to wyglądać chyba wszystko coraz lepiej. Bardzo dobrze wygląda. Widać to po frekwencjach na naszych meczach i w Rzeszowie, i w Grodzisku Wielkopolskim, Kluczborku, tutaj w Bielsku. Na każdym stadionie praktycznie brakuje biletu, żeby na ten mecz przyjść, także nic, tylko się cieszyć. Na koniec się chciałem jeszcze zapytać o sytuację ligową, bo teraz w kwietniu dojdzie do takiej sytuacji, że przez 2 tygodnie będziecie musieli zagrać 6 spotkań. Ostatnio narzekał na to trener Marek Papszun. Dla ciebie z perspektywy boiska też to jest duży problem? Myślę, że nie, że każdy piłkarz lubi grać co 3 dni. Może mniej trenować, aczkolwiek grać. Każdy lubi grać mecze ligowe i na tym można się skupić podczas tych 2 tygodni. Czy ta zima w końcu odpuści? No myślę, że tak, w końcu przyjdzie te cieplejsze dni.